Dzień dobry, kochani, witam was serdecznie na moim kanale. Kochani, na początku ślicznie wam dziękuję za 1000 subskrypcji, 1000 osób, które polubiło ten kanał. To znaczy, że fotowoltaika w systemie off-grid jest bardzo popularna w naszym kraju. Dużo osób zdecyduje się na instalację tych właśnie systemów, bo nie jesteśmy zależni od nikogo, nie bierzemy udział w żadnych dotacjach państwowych, jak wiemy, to zwykle nie wychodzi nam na dobre. Możemy budować system małymi krokami, wydając powoli pieniążki i budując, rozbudowując swoją instalację według swoich potrzeb i zużycia. Kochani, dziękuję wam serdecznie za 1000 subskrypcji i dzisiaj przechodzimy do bardzo ważnego tematu, jakim jest zabezpieczenie przeciwpożarowe naszych instalacji. Jak widzicie tutaj za mną, wolcik niebieski, model Ultra 6000, pracuje sobie już godzina prawie 19, pracuje sobie już na zwolnionych obrotach. Ostatnie moce z paneli sobie przerabia, doładowuje sobie bank energii, obecnie 15 kWh. Powyżej macie tutaj zabezpieczenia DC i licznik energii, którą pobrałem z tego inwertera, a powyżej mamy zabezpieczenia różnicowo-prądowe. O tym wszystkim wam jeszcze kiedyś pokażę na jakimś filmie. Tutaj, jak widzicie, mam gniazdo smart, czyli liczę energię pobraną przez inwerter i energię oddaną przez inwerter wyprodukowaną z paneli fotowoltaicznych. Drodzy państwo, za mną tutaj, tutaj jest kula przeciwpożarowa. Tym się zajmiemy w kolejnych filmach. Dzisiaj przechodzimy, kochani, do zabezpieczenia pierwszego rzędu. Zabezpieczenie pierwszego rzędu jest to czujnik dymu. Kochani, jest to zabezpieczenie, które powiadomi nas w pierwszej kolejności o jakimś zagrożeniu pożarowym, gdyż jak dobrze wiecie, elektronika w pierwszej kolejności wydaje dym. Palące się kable to początkowo jest kupa gęstego, ciemnego dymu. Czyli taki czujnik poinformuje nas w pierwszej kolejności o jakimś zagrożeniu pożarowym. Ten czujnik jest zainstalowany z aplikacją Smart Life lub Tuya na naszym telefonie i gdy występi jakieś zagrożenie, ten czujnik natychmiastowo nas informuje za pośrednictwem aplikacji w naszym telefonie. Czyli gdy jesteśmy poza obiektem, gdy jesteśmy dalej, dostajemy w pierwszej kolejności powiadomienie na swój telefon o jakimś zagrożeniu. Dodatkowo ten czujnik wydaje dźwięk, sygnalizację dźwiękową, czyli w dwóch pozycjach nas informuje, dwukrotnie nas informuje o jakimś zagrożeniu. Ja proponuję, aby w takim pomieszczeniu, gdzie jest instalacja off-gridowa, gdzie jest każda instalacja elektryczna, był taki czujnik zainstalowany, a dodam, najlepiej, gdy jest ich dwa. Dwa czujniki, jeden sparowany z jednym telefonem, a drugi sparowany z telefonem kogoś innego, na przykład żony, czy tam drugiego domownika. Drodzy państwo, wtedy mamy podwójne zabezpieczenie. Zobaczcie, gdyby się tu coś zaczynało dziać, ulatnia się dym i jesteśmy poinformowani w ciągu kilku sekund i reakcja jest nasza praktycznie natychmiastowa. Albo dajemy znać komuś, żeby zajrzał, sprawdził, co się tam dzieje, albo sami biegniemy, przyjeżdżamy na miejsce instalacji i sprawdzamy, co się tu dzieje. A co by było, gdybyśmy tego czujnika nie mieli? Oczywiście pierwszy co, to zobaczymy kłęby dymu uwalniające się albo z okna, albo z drzwi, albo z kratki gdzieś wentylacyjnej, a to już może być, kochani, za późno. Dlatego w pierwszego rzędu zabezpieczenie, to zabezpieczenie jest czujnikiem dymu. Drodzy państwo, takie zabezpieczenie również powinno być zainstalowane na przykład w garażu, gdzie trzymacie swój samochód. Nie mówię tutaj nawet o samochodach elektrycznych, ale zwykły samochód, tam gdzie trzymacie, taki czujnik powinien być obowiązkowo również zainstalowany. Jak również w kotłowni, jak również w pokoju, w sypialni, czy w pokoju, gdzie śpią dzieci. Drodzy państwo, miałem taką sytuację, że zabawka dziecięca, która ma baterię, nie została poprawnie wyłączona i ona pracowała całą noc i wydawała szum. Szukaliśmy, co to jest zabawka, gdy okazało się,
Ona była już cała gorąca. Cała gorąca i mało brakowało, że coś mogłoby się z nią stać, wydarzyć i mogłoby być jakieś kłopoty. Dlatego taki czujnik dymu obowiązkowo powinien się znaleźć w każdej pomieszczeniu, gdzie jest instalacja elektryczna, a jak również w naszym domu również. To nie jest jakiś duży koszt. Myślę, że zamkniecie się w kwocie 100 zł za taki czujnik. Instalujecie go przez aplikację. Dodatkowo umieszczacie na górze pomieszczenia, na suficie. Taki czujnik też można sparować z sygnalizacją dźwiękową. Można dokupić sobie taką czujkę alarmową, która może być sparowana tym z czujnikiem i umieścić ją gdzieś na zewnątrz budynku, tak żeby ten alarm wydał się głośniejszy, żeby więcej osób mogło zareagować, usłyszeć ten alarm dźwiękowy. To jest zabezpieczenie numer jeden instalacji pierwszego rzędu. Drodzy Państwo, jest jeszcze dużo innych zabezpieczeń, na przykład ta kula przeciwgaśnicza, kula przeciwpożarowa. Ja Wam będę przedstawiał w każdym filmie osobne zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji elektrycznej. Dzisiaj zajęliśmy się tylko czujnikiem. W następnych filmach będę Wam przedstawiał po kolei, jakie jeszcze możemy mieć zabezpieczenia przeciwpożarowe. Na pewno oprócz tego, co tutaj widzicie, na pewno w każdej pomieszczeniu, gdzie jest instalacja, powinna znaleźć się gaśnica. Dlaczego? Dlatego, że dostajecie sygnał, powiadomienie o dymie, przychodzicie, możecie nastać już jakiś pożar. Dlatego pod ręką musicie mieć natychmiastowo gaśnicę i poradzić sobie z tym pożarem. Tak mniej więcej by wyglądało pierwszego rzędu zabezpieczenie przeciwpożarowe. Do następnych będę Wam przedstawiał na bieżąco i mówił, co należy jeszcze wykonać, aby zabezpieczyć się właśnie tutaj przeciwpożarowo. Dzisiaj sobie przeprowadzimy mały test. To chwilkę potrwa, bo ten czujnik nie jest taki szybki, że od razu nam łapie sygnał, że od razu trzeba się poświęcić, kochani. Zwykle nie palę papierosów. Dzisiaj to jest wyjątek specjalny dla Was, żeby sprawdzić, czy czujnik dymu już, czy działa. I taki test, zaraz Wam powiem, tylko zapalę. Kochani, taki test należy przeprowadzić przynajmniej 3-4 razy w roku. 3-4 razy w roku, na pewno na wiosnę przy rozpoczęciu sezonu słonecznego. Drodzy Państwo, należy taki, jak usłyszycie dźwięk, to znaczy, że kończymy film i czujnik działa. To trzeba wypalić parę papierosów. Już przeprowadzałem test, ja tu często sprawdzam, przeprowadzam testy, czy wszystko działa. Trzeba troszkę wypalić. Skupcie się, poczekajcie, ja postaram się zrobić to szybko. Tego dymu musi być sporo. Testy naprawdę trzeba zrobić często, bo to nie można sobie pozwolić na to, żeby tu jakiś czujnik dymu nie działał. Dodam, że to pomieszczenie jest wentylowane, także ten dym szybko ucieka. Powiadomienia w aplikacji Wam nie pokażę, bo akurat telefon rejestruje. Grosza sprawa, bo wszystko ucieka do wentylacji.
Widzicie, i tak działa sygnalizacja dźwiękowa od czujniku dymu. Kochani, dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Nie wiem, czy widzicie, ale on mryga teraz. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w następnych odcinkach.